Słyszysz cukrzyca, myślisz, no właśnie, co sobie myślisz? Wiesz pewnie, że to choroba, może nawet wiesz, że ma różne odmiany, że może być nabyta albo wrodzona, że dotyczy dorosłych i dzieci, że wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, między innymi ze zmianą diety. Większość z nas na tym poziomie wiedzy się zatrzymuje, ale dla części ta wiedza okaże się niewystarczająca. Kiedy dowiadujesz się, że twoje dziecko choruje na cukrzycę typu pierwszego, świat nagle wywraca się do góry nogami. Tak właśnie wywrócił się świat gościa dzisiejszego odcinka podcastu, Jacka. Jacka znacie już z 12 odcinka podcastu Po drugiej stronie książki. Tam występował jako autor. Dziś też przyjmuje rolę autora, ale zupełnie innej książki. Książki, która jest zapisem wspomnień, doświadczeń, tego, co wydarzyło się w ostatnim roku w życiu Jacka i jego rodziny, a szczególnie jego syna Antka, u którego właśnie zdiagnozowano cukrzycę typu pierwszego. Ale jest to też, jak mówi sam Jacek, drogowskaz dla osób, które w swoim życiu zmierzyły się bądź zmierzą się z podobnymi doświadczeniami. W ostatnich miesiącach Jacek nie tylko zmagał się z chorobą syna, ale też usilnie pracował nad doprowadzeniem do szczęśliwego finału projektu wydania książki charytatywnej zatytułowanej Witaj cukrzyco, rok z życia taty młodego cukrzyka. Pomagał mu w tym zespół profesjonalistów, w którego składzie znalazły się m.in. Ola i Dominika. One również będą moimi rozmówczyniami w tym odcinku podcastu. Wszyscy poznaliśmy się w Akademii Korekty Tekstu, gdzie Jacek występował jako tester treści i dostawca tekstów do korekty, natomiast dziewczyny szlifowały swoje umiejętności korektorskie i zrobiły to z tak dobrym skutkiem, że w ostatnich miesiącach mogły pomóc Jackowi w realizowaniu jego pomysłu wydania książki. Dziś porozmawiamy po części o tym, jak czuje się człowiek, który dowiaduje się, że jego syn ma nieuleczalną chorobę, a po części o tym, jak zrealizować projekt wydania książki charytatywnej, bo dzieło Jacka jest nie tylko drogowskazem, ono ma też realnie pomagać. Dochód ze sprzedaży e-booka i wersji drukowanej wesprze działania fundacji z cukrzycą na ty. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Jackiem, Olą i Dominiką. Od kilkunastu lat odkrywam tajemnice świata książek i tekstu. Redaguję, opowiadam o języku, szkole korektorów, udowadniam, że można to robić prostymi słowami i, mam nadzieję, z poczuciem humoru. Pozwól, że zabiorę Cię do mojego świata. Nazywam się Ewa Popielarz, a to jest podcast Po drugiej stronie książki. Odcinek 24. Projekt Książka charytatywna. Rok z życia taty, autora i wydawcy. Jest nas dzisiaj bardzo dużo, bo aż 3 osoby zaprosiłam do nagrania tego podcastu. Wszyscy się teraz śmieją, bo ja już 5 raz próbuję rozpocząć to nagranie, więc ja już chyba po prostu zacznę. Przywitam się teraz z każdym z osobna, żebyście poznali głosy moich rozmówców. Jacku, pozwól, że zacznę od dziewczyn. Jest z nami Ola. Cześć, Olu. Cześć. Jest Dominika. Cześć, Dominiko. Cześć wszystkim. No i cześć, Jacku, autorze. Cześć wszystkim. Spotkaliśmy się, bo 1 kwietnia miała miejsce, a właściwie będzie miała miejsce, bo my nagrywamy to tuż przed premierą, premiera książki Jacka, książki będącej zapisem ostatniego roku twojego, Jacku, życia, roku z cukrzycą. Pamiętam ten dzień, kiedy, to już pewnie to wyleciało z pamięci, ale kiedy rozmawialiśmy sobie na Instagramie i pytałeś mnie o bóle nóg Antka, twojego syna. Pamiętam. Pamiętasz to? Pytałeś, czy moje dzieci miały takie przypadłości. Ja nie za bardzo wiedziałam, co wtedy odpowiedzieć, a kilka dni później wróciłeś z informacją o tym, że Antek został zdiagnozowany i że ma cukrzycę. Powiedz,
Co zapamiętałeś z tych pierwszych dni, godzin? Czy są jakieś takie obrazy, które najbardziej ci utkwiły w pamięci? No to był mocny stres w ogóle, ale z tego samego dnia z diagnozy, tak? Tak. No to ja miałem iść do pracy w ogóle i to miał być zwykły dzień, a wszystko się wywaliło do góry nogami to tak bardzo, że wizyta w przedszkolu, potem wizyta u babci, potem szpital, krzyknąłem na lekarza i już byłem w szpitalu. To tak w skrócie. To takie film, to tak bym to przedstawił. Jak kadry z filmu. A Antek, jak on się w tym wszystkim odnajdował? On był bardzo zmęczony i bardzo chciał spać i on to, nie wiem czy w ogóle pamięta. Mhm. I lepiej, żeby jak najmniej z tego akurat dnia zapamiętał. Mhm. Wróciliście do domu po dłuższym pobycie w szpitalu i zaczął się 13-dniowym, niewyobrażalnie długi czas. Ja ostatnio byłam 2 dni z dzieckiem w szpitalu i to było już długo. Nie wyobrażam sobie, jak można siedzieć tak strasznie długo w szpitalu. I co? I co się stało w domu? Rozpoczął się ten jeden z dłuższych... Nowe życie się zaczęło i zmiana w życiu w całości. Ale wtedy jeszcze na początku to nie wiedziałem, że to tak się potoczy życie. Ale no, pewne decyzje trzeba było podjąć, pewne kalkulacje przeliczyć i wynikło z tego, że lepszym rozwiązaniem jest, żebym to ja został jako... Ja to tak śmiesznie nazywam, ale zaraz tu pewnie mnie dziewczyny skrzyczą. Jako kura domowa. Zostałem taką kurą domową. Zajmuję się od roku domem, sprzątaniem co jakiś czas, prankiem, gotowankiem, liczeniem wymienników, cukrów, podawaniem insuliny i takim życiem domowym, jak to kura domowa powinna robić. Same przyjemności. Dziewczyny tutaj tak kiwają głowami, bynajmniej nie potakująco, tylko na boki. Ola się załamała. Jacku, zakładam, że nie miałeś wiedzy związanej z cukrzycą przed tą diagnozą. Bardzo, bardzo, bardzo szczątkową. I to jeszcze jest to, że moja mama nawet chorowała na cukrzycę. Bo moja mama miała też cukrzycę typu pierwszego, ale zdiagnozowaną bardzo, bardzo późno, bo w wieku 50 paru lat przez raka trzustki, tam różne inne choroby. Ale no mimo, że ona chorowała, to ja tak no wiedziałem, że tam coś ma. Jak kupowałem jej jakieś zakupy, to wiedziałem, żeby tych węglowodanów było jak najmniej. I w zasadzie na tym się moja wiedza kończyła. Okej. Okay. I musiałeś wszystkiego się nauczyć. Świadomość w społeczeństwie jest nikła, jeśli chodzi o cukrzycę. Ja sama tego doświadczyłam, kiedy na święta wysłałam wam czekoladki i taka przerażona potem napisałam do ciebie: o matko, następnym razem pomyślę też, żeby coś dla Antka wysłać, a ty mnie wtedy delikatnie okrzyczałeś, mówiąc, że dzieci cukrzycowe też mogą jeść słodycze. Cukrzyk może jeść wszystko, tak. No widzisz, i właśnie, i to jest pierwszy, to był mój pierwszy krok do poznania kolejnych informacji na temat cukrzycy. Powiedz, czy często się spotykasz z taką, nie wiem, czy można to nazwać ignorancją, ale z niewiedzą na temat tego, co wolno, czego nie? Te pierwsze miesiące były bardzo ciężkie. I tu, jeżeli komuś się niestety zdarzy ta choroba, no to musi być mocno cierpliwy, bo wszyscy wokół, w szkołach, w przedszkolach czy w pracy, ludzie się wszyscy pytali, kiedy się wyleczy, czy już ma dobre, czy już, co może jeść, czego nie może jeść. No, ja akurat mam tą cierpliwość w sobie, ale no niektórzy mogą nie mieć tej cierpliwości i mogą zacząć warczyć na tych ludzi. No nie trzeba się uzbroić w cierpliwość i każdemu powolutku tłumaczyć, że to się tak nie da, to jest do końca życia, że trzeba walczyć z tym poziomem cukru. Wieczna walka. Spotkałeś się z takim stereotypowym stwierdzeniem, że Antek ma cukrzycę, bo jadł za dużo słodyczy? Akurat tego nie usłyszałem. Różne rzeczy słyszałem, ale nie. Nie, mam wrażenie, że coraz więcej się mówi w przestrzeni publicznej o cukrzycy. Tutaj duża zasługa mediów społecznościowych. Kiedyś obieg informacji był o wiele trudniejszy. Teraz, kiedy mamy dostęp do Instagrama, to jest całkiem spora szansa, że trafimy na Instagramie czy na Facebooku na kogoś, kto będzie o tym mówił. I miejmy nadzieję, że będzie tych informacji coraz więcej. Dziewczyny, a wy miałyście jakąś wiedzę związaną z cukrzycą, zanim podjęłyście się pracy nad książką Jacka? Ola. Moja wiedza była bardzo znikoma. Babcia chorowała na cukrzycę i jedyne, co pamiętałam, to tylko to, że musiała robić sobie zastrzyki. I na tym się kończyła moja wiedza. Dużo rzeczy się dowiedziałam z książki Jacka. Nie sądziłam, że aż tyle rzeczy trzeba się nauczyć. Tyle, i to w tak szybkim tempie. Nie ma czasu w zasadzie na zastanowienie się, tylko trzeba działać i to szybko.
I to zupełnie dosłownie działamy na żywym organizmie. I to takim bardzo malutkim i bardzo nam bliskim. Dominika, a ty miałaś jakieś doświadczenia z cukrzycą? Wiesz co, z cukrzycą są, tak, bo u mnie w rodzinie jest cukrzyca dziedziczna. U mojego męża też jest cukrzyca w rodzinie, więc ja teoretycznie coś wiedziałam, a w praktyce nie miałam pojęcia, że to jest choroba aż na taką skalę, że trzeba aż tak zmienić swoje życie. Gdzieś to mi się właśnie zazwyczaj kojarzyło z tym, że przyjmuje się zastrzyki, przyjmuje się insulinę, trzeba uważać na dietę, no ale każdy z nas powinien na tą dietę uważać. Natomiast no rzeczywiście, tak jak Ola powiedziała, dopiero książka Jacka mi uświadomiła, jaki to jest ogrom wyrzeczeń, prób, starań, ciągłych eksperymentów, tak na dobrą sprawę. I dlatego ja się złoszczę, jak Jacek mówi o sobie, że z kurą domową, bo jak dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne, jak ktoś może robić tak wiele dla swojego dziecka każdego dnia, tak na dobrą sprawę, ratować mu życie i mówić o sobie, że jest kurą domową, kiedy robi tak naprawdę wiele, że poza zwykłym zajmowaniem się dzieckiem jeszcze jest lekarzem, pielęgniarką i całą masą innych osób. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Jacek bardzo lubi podkreślać w tekście, że jest kurą domową i bardzo często mu usuwaliśmy. A okej, okay, czyli to już tam cenzura zadziałała. Tak, była cenzura. Tak, bardzo wybłagał jedną wersję, chyba jedną opcję zostawiliśmy. Tak, jedna została. A było ich znacznie, znacznie więcej. Dla mnie niesamowitym fragmentem tej książki było to, jak Jacek opowiadałeś, tak nie będę o tobie mówić w trzeciej osobie, opowiadałeś o tym, że nie zadzwoniłeś chyba ani raz do szpitala, żeby się skonsultować po wyjściu ze szpitala i później rodzice, nawet sami, z którymi rozmawiałeś w szpitalu, byli zaskoczeni, że sobie sam radziłeś. Każda cukrzyca to inna cukrzyca, a zdalne prowadzenie choroby to ja nie wyobrażam sobie tego. No, nawet jak ta pielęgniarka czy ten lekarz nas pamięta, ale to już minęły tydzień, dwa, pięć, to już się tyle rzeczy zmieniło, że to jest wróżenie z fusów dosłownie. Jedynie taki telefon na oddział to może nas przywrócić jako rodzica, tylko przywrócić taki rezon, że to się w ten sposób czy w ten sposób działa. Ale co nam podpowie ten lekarz czy pielęgniarka, to jest wróżenie z fusów, bo oni sami nie wiedzą. Ten odcinek podcastu będzie dotyczył częściowo cukrzycy, Antka i waszych zmagań z chorobą, a częściowo też samego procesu wydawniczego i tego, co się działo wokół książki, którą Jacku wydałeś. Działy się cuda. Chciałabym wrócić jeszcze do tej warstwy merytorycznej. Napisałeś w takim skrypcie, który przygotowywaliśmy przed podcastem, że bardzo ci pomogło to, że Monika, która była redaktorką książki, bo Ola i Dominika zajmowały się korektą, czyli kolejnymi lekturami, Monika, która była redaktorką, nie miała wiedzy o cukrzycy i w związku z tym była świetnym filtrem, bo potrafiła wyłapać takie elementy, które mogłyby być dla czytelnika niezrozumiałe. Czyli to nie jest do końca tak, tutaj wchodzimy w kulisy życia korektora, że korektor musi się znać na tym temacie, na temacie książki, którą redaguje, czy której robi korektę. Czasem wręcz przeciwnie, czasem takie podejście laika jest lepsze. No mi pomogło, tak. Bo jak ja napisałem tam ileś rozdziałów i nagle dostałem komentarz, co to jest kwasica ketonowa, co to jest insulina długodziałająca. I w tym momencie ja od razu odpisywałem i powstawał przypis. I takich rzeczy było mnóstwo. Rzeczywiście przepisów jest całkiem sporo, jest spora bibliografia. Powiem ci szczerze, że ja kiedy słyszałam o tym, że piszesz książkę, myślałam, że to będzie rodzaj, zresztą sam o tym mówiłeś, że to będzie rodzaj takiego pamiętnika z tego ostatniego roku, ale ta książka tak się niesamowicie rozrosła, to nie jest pamiętnik. Pamiętnik to może jest na początku, takie wspomnienia z waszych pierwszych dni w szpitalu i z reakcji, wasze reakcje na to, co się wydarzyło, ale później to jest po prostu wielka paczka wiedzy, przydatna, podejrzewam, dla każdego, kto będzie musiał się kiedyś w przyszłości z tym samym zmagać. Może krótko powiem, jaki jest cel, że ta książka jest
jako pierwsze to powstała jako wyrzut tego, co we mnie się działo, żeby trochę takiej autoterapii psychologicznej wywalić to z siebie. I jako drugie, czyli to, co ja szukałem zaraz po diagnozie, nie ma takiej książki, która jest w przystępny sposób opisana i można z tego czerpać wiedzę, więc ta książka też nie jest poradnikiem, bo nawet to już później działaliśmy na tej naszej wspólnej grupie, że ona nie jest do końca poradnikiem, ale jest drogowskazem bardziej, myślę. Mm-hmm. Że tam są takie wskazówki pewne, ale nie poradnik, jak prowadzić od A do Z, mm-hmm. tylko gdzie szukać czegoś, gdzie jakieś rozwiązania można znaleźć, gdzie jakieś techniki użyć i to po prostu ma pomóc tym pierwszym, co się dosłownie zderzyli, tak jak w książce napisałem, z ciężarówką, bo tak to porównuję, z tą ciężarówką cukrzycową się zderzyli i teraz nie wiedzą, co ze sobą zrobić. A zaraz wychodzą ze szpitala, a zaraz samodzielne zastrzyki, a zaraz samodzielne leczenie. To ma być takim drogowskazem, gdzie można znaleźć informacje i z samej książki równocześnie też można pewne informacje wyjąć. Mhm. Drogowskaz to jest bardzo dobre porównanie. Nie każdy, kto zmaga się z chorobą swoją czy dziecka, decyduje się na napisanie książki. Skąd ten pomysł, że to się uda, że to się może udać? To będzie dłuższa opowieść, wiesz? Dawaj, ja mamy nazywam czas. Ciebie, ja właśnie Ewę nazywam matką chrzestną tej książki. I to no przyjmij to, Ewo, bo jesteś matką chrzestną. Zaczęło się w momencie, gdy, ja to też tak trochę z przekąsem nazwę, przygarnęłaś mnie jako testera swojej akademii. I dzięki tej akademii ja tam poznałem te twoje techniki, tych wszystkich redakcji, korekt, składów, nieskładów. Czytałem to przecież godzinami. I wpadłem na pomysł, że skoro to jest takie, to może ja ci dam parę tych moich tekstów, co już tam gdzieś kiedyś napisałem. Może ty to wrzucisz, niech twoi kursanci coś z tego zrobią. I tak się zaczęło. Ty to wzięłaś, ktoś tam to sprawdzał. Potem dostałem kilka informacji zwrotnych od pierwszych kursantów, że to było fajne, że tam można było takich tekstów więcej. I tak się zaczęło już. Więc ja już miałem to doświadczenie samo w sobie, że coś tam gdzieś tam potrafiłem pisać, plus doświadczenie akademii, plus jeszcze informacje zwrotne od osób, które były w pierwszej akademii. No dla mnie to był taki jeden bodziec, który potrafi efekt motyla czynić, nie? Tak na tej zasadzie. Mm-hmm. Także jesteś matką chrzestną. Dobrze. Nie będę z tobą polemizować. Nasz sukces jest mój, nasz wspólny, jako naszej redakcji wspólny, ale no jesteś tym bodźcem, co to ten efekt motyla spowodował. Porozmawiamy sobie na ten temat po wyłączeniu dyktafonu. A ja na razie zwrócę się do dziewczyn jeszcze. Słuchaj, Jacek mówił, że przez dwa miesiące trwało napisanie tej pierwszej wersji książki, bo rozumiem, że ona później się jeszcze rozrastała. A powiedzcie, jaka była wasza rola i na którym etapie wkroczyłyście? Jak w ogóle cały ten proces wydawniczy ustaliliście? Już Jacek tutaj wspominał, że mieliście wspólną grupę, więc było to, rozumiem, bardziej zorganizowane. To prawda, napisanie książki Jackowi zajęło krócej niż sam proces wydawniczy i tylko informował nas na tej grupie, słuchaj, mam tyle i tyle znaków, a to tak sobie myśleliśmy, dobra, to jeszcze trochę potrwa, to mamy czas. A tak przyspieszył, że w pewnym momencie po prostu już zakomunikował nam, słuchajcie, skończyłem książkę, a my, jak to, już? Przecież to trochę za szybko. Ale wtedy stwierdziłyśmy, że to już jest czas na nas, na nasza kolej i podzieliłyśmy się obowiązkami. Z racji tego, że Monika wcześniej współpracowała z Jackiem i znała jego styl. Poszła na pierwszy ogień. Tak. Dokładnie, poszła na pierwszy ogień, znała już jego styl, więc to ona robiła pierwszą redakcję. Później ja robiłam korektę po Monice. Kasia robiła skład i Dominika robiła korektę po składzie. Przeprowadziliście wzorcowy, idealny proces wydawniczy, 3 czytania, 2 przed składem, 1 po składzie. Dobrze się wam pracowało w takim gronie, Dominika? Czasem się mówi, że lepiej, żeby jedna osoba, maksymalnie 2 ogarnęły tekst, żeby się jakoś nie
wchodzi mi teraz do głowy słowo nie podgryzać nawzajem, ale nie wiem, czy będzie dobrze zrozumiane. Wiecie, o co chodzi? Czasem może być tak, że jeden korektor poprawi coś w jedną stronę, przyjdzie drugi korektor, cofnie i poprawi w drugą stronę, wróci do oryginału. Nie było takich zgrzytów, takich sytuacji? Czy fajnie się, Ola tutaj, okej, okay, dobrze, widzę, że wy tego nie widzicie, ja widzę reakcję Oli, więc widzę, że zaraz będziemy mieć dobre historie, ale może na razie Dominika. Uzupełniałyście się? Jak przebiegała ta współpraca? Moim zdaniem współpraca przebiegała rewelacyjnie. Każda z nas dołożyła coś od siebie. Ja domyślam się, że tutaj Oli śmiech jest spowodowany przepychankami bardziej z Jackiem niż z Dominiką. Bo tutaj nawet Jacek mi mówił, że musiał z dziewczynami powalczyć i że ma nadzieję, że ze mną nie będzie musiał walczyć. Ale dziewczyny wykonały naprawdę kawał świetnej roboty. No ja muszę przyznać, że ja myślałam, że idąc na ostatni ogień, że będę miała najłatwiejszą rolę, ale po drodze pojawiło się tyle komplikacji, że koniec końców ta książka do mnie wracała i wracała i wracała. Ale ogólnie myślę, że naprawdę podział pracy był między nami świetny. Ja naprawdę nie mam co na dziewczyny narzekać. Redakcje, korekty przeprowadziły rewelacyjnie. Tam nie było zbyt wiele takich zmian pod kątem językowym. Mhm. Moim zdaniem było naprawdę super to wszystko zgrane. Dobrze, Jacku, dosyć śmiechów, wytłumacz się teraz tej proszę. Czy redaktorka nie miała cię dość, kiedy dopisywałeś i zmieniałeś kolejne rozdziały? Dopisywanie było Moniki akurat. Nie, dopisywanie to było Moniki. Oj, dobrze, już wiem, że Monika to tak załamywała ręce, tak przykrywała się kolejny mail, a tam o Jezu, i kolejny. To podejrzewam, że tak mnie reakcja miała Monika. Ale jeżeli chodzi o Olę, to... Bo tak jak już wcześniej tu mówiłeś, że Monika mnie trochę jakby znała. Więc ona pozwoliła i przepuściła te wszystkie moje kolokwializmy, te moje potoczyzmy, czy jak to tam można nazwać, że ja to, bardziej to mowa potoczna była. I tu wpadła nagle Ola i jak taka zamiatarka, wszystkie moje kolokwializmy, wciu, poszły, wszystkie potoczne słowa poszły. A ja tak tylko stoję malutki, czemu? I trochę się poczułem obdarty ze swojego jakby stylu, ale zaraz Ola mi wszystko pięknie, ładnie wyjaśniła. Co prawda focha miałem na 2 dni, trochę płakałem, ale po tym jak mi Ola wszystko ładnie wyjaśniła, że to nie chodzi o to, żeby to była beletrystyka, gdzie ja mogę się wyżyć w dialogach, w opisach, z różnymi takimi rzeczami, tylko to ma być książka, którą przeczyta pan profesor i jakaś pani, która świeżo skończyła, nie wiem, podstawówkę na przykład, tej ma dziecko, więc ona ma być dla szerokiego grona odbiorców, a nie dla kogoś, kto czyta beletrystykę i lubi na przykład, jak tam jakieś potoczne słowa są. Przepięknie ci to Ola wytłumaczyła. Także ja o jedną rzecz walczyłem na pewno, Ola, o makarenę. Bo jedno chciałem, żeby zostało. I ta makarena chyba została. Czytałam wczoraj w nocy tę książkę i było coś o makarenie. Było coś o makarenie. Ale powiem wam, że było trochę takich fajnych sformułowań, że tak to delikatnie ujmę, które ja się bardzo cieszę, że zostały. Może rzeczywiście jakby były w co drugim zdaniu, to by była przesada. Ale jak tak raz na rozdział coś takiego padało, to ja jako czytelniczka się uśmiechałam i w całym tym... Przy całym tym trudnym temacie to były takie elementy rozluźniające, więc bardzo, bardzo fajnie. No i to właśnie brawo dla Oli, bo Ola to przefiltrowała. Zostawiła tylko te, które się nadają, a reszta poszło 99%. Siu! Bo my się tak z Moniką podzieliłyśmy. Ja byłam po prostu, ona była tym dobrym glinem, ja byłam tym złym. I ja myślę, że to był bardzo dobry podział, bo jakby Ola poszła z kolei na pierwszy ogień, na pierwszą redakcję, to tak, mógłby Jacek się przerazić, a tak było wszystko idealnie poukładane. No ja taki wesoły oddaję Oli plik, a tu nagle... Mamy kolejny świetny argument za tym, że jednak dwie osoby do redakcji i do korekty bardzo się przydają. Jedna może być tą głaskającą po głowie, a druga będzie ciachać, autor będzie zadowolony, bo będzie troszkę pogłaskany, a książka będzie jednak wyczyszczona z tego, co jest w niej niepotrzebne. No dobra, ale tak. Myślę, że Monika miała taką słabość do mnie, myślę tak, że dlatego ona to przepuściła. I że wcześniej pracowaliśmy, że już parę tych słów moich zna, więc dlatego to przepuściła po prostu. Wy wcześniej pracowaliście przy beletrystyce, prawda?
Dokładnie. Troszkę inaczej, troszkę inna tematyka. Dobrze, że przyszła Ola i razem z Moniką i z Dominiką i z tobą, Jacku, bo trzeba pamiętać, że bez autora to żadnej książki by nie było. Stworzyliście coś naprawdę świetnego. Ja przeczytałam wczoraj tę książkę za jednym zamachem. Po prostu wieczorem już byłam strasznie zmęczona, zaczęłam czytać, skończyłam o 3 w nocy, nie byłam w stanie odpuścić. Naprawdę świetnie się to czyta, naprawdę świetnie się to czyta i mówię to bez żadnej kokieterii. Genialna robota. Taki był cel. Dziękujemy. Osiągnięty. Słuchajcie, redakcja, korekta to jest jedno, ale w całym tym procesie brało udział jeszcze sporo innych osób. Testerzy, patroni, ilustratorzy, osoba od okładki, składaczka, redaktorzy merytoryczni też. Gdzie, Jacek, wszystkich ich szukałeś? Tu jest jakby moja trochę przewaga, że ja ten Instagram zacząłem prowadzić od tego bookstagrama tak zwanego. Mhm. Więc ja już trochę siedziałem w takich współpracach z wydawnictwami od strony tego, co dostaje tą książkę w ramach barteru. Jakby tą drogę znałem, ją po prostu odwróciłem na drugą stronę. Szukałem osób, które i są związane z cukrzycowym światem, mhm, i też takich, którzy mają kontakt typowo bookstagramowe, książkowe, żeby od razu... I to już działałem na równolegle z momencie, gdzie to już pisałem, to już zadawałem różnym osobom pytania, czy takie coś by przyjęły jako w barterze, żeby pokazać u siebie. A jeżeli chodzi o merytorycznych, no to jest te drugie moje konto, czyli tata młodego cukrzyka, gdzie je założyłem po to, żeby, tak jak opisuję w książce zresztą, żeby się wypłakać i szukać wsparcia, no to tam znalazłem parę osób chętnych po to, żeby właśnie sprawdzić merytorykę, czy te wszystkie moje rady są radami, a nie żeby zrobić komuś krzywdę. Bo taki też jest, mhm, przecież nie jest taki cel, żeby robić, nie? I później trafiłem na Fundację z Cukrzycą na Ty i pana Artura, który no, zrobił cud po prostu. Bo bez niego to by nie było formy papierowej. No właśnie, bo ostatecznie zdecydowałeś się na wydanie książki drukowanej z fundacją. Tak, bo inaczej nie byłoby mnie stać po prostu. Nie? No, mhm. Takie mamy realia, że koszty wydania typowego self-publishingu no to są ogromne. Mhm. Ale dajesz nadzieję, że jeżeli się chce i dostatecznie długo poszuka, to nawet wydanie papierowe jest w granicach możliwości. Wszystko się da. Jak się wyproszą drzwiami, to trzeba iść wejść oknem. Otóż to. Dziewczyny, słuchajcie, praca nad książką Jacka miała dla was wymiar charytatywny. To też jest... Cud! Cud. Słuchajcie, to jest też kontrowersyjny temat w świecie korekty. Niektórzy mówią, że absolutnie praca za darmo to jest zło, trzeba się cenić i nie można sobie na takie rzeczy pozwalać. Inni bardzo chętnie podejmują się projektów charytatywnych, jeszcze inni pracują za darmo na początku swojej kariery korektorskiej. Jaki jest wasz stosunek do takich projektów pro bono? Ja już rozumiem, że on jest pozytywny, ale jak uargumentowałybyście tę swoją decyzję? Nie wiem, może ja jestem dziwna, ale ja nie kategoryzuję tego, czy coś jest charytatywnie, czy jest za pieniądze. Wiadomo, że pieniądze są ważne, mhm, ale nie najważniejsze. Po prostu jak czuję, że ten projekt na przykład ma sens, to ja w to wchodzę, nie zastanawiam się i nie liczę po prostu, czy mi się to opłaci, czy mi się to nie opłaci. Prawda jest taka, że zazwyczaj dobro wraca i ja się nieraz o tym przekonałam, że warto robić i na początku robiłam rzeczy za darmo. Robiłam, poprawiałam różne teksty, a potem ci autorzy wracali do mnie i już wtedy płacili, przekonali się jak pracuję, zobaczyli, że warto to robić i oddawali mi już i polecali następnym osobom. Mhm. Dominika? Ja mam troszeczkę inne podejście, bo myślę, że gdyby ktoś zgłosił się do mnie z książką, którą chce zredagować za darmo, a później ma wizję zarabiania na niej i inwestowania w wielkie reklamy i tak dalej, a ja mam swoją pracę wykonać po prostu za darmo, no to bym raczej na to nie poszła. Ale tutaj no cel był inny. Tutaj rzeczywiście wszyscy działaliśmy charytatywnie. Jacek też na tej książce przecież nie zarabia. I myślę, że to jest też kwestia tego, że no naprawdę ta książka ma cel edukacyjny, cel wsparcia innych rodziców i ogólnie opiekunów, którzy gdzieś tam mają dzieciaki chore.
Pewnie też trochę kwestia tego, że się z Jackiem znamy, więc pewnie to też było trochę kwestia, że no jak Jackowi nie pomóc. To też nie było pierwsza książka, którą robiłam charytatywnie, właśnie w takim celu, żeby gdzieś tam komuś pomóc. Więc ja jestem bardzo pozytywnie na to nastawiona i nie było dla mnie żadnym problemem, żeby wykonać tutaj tą korektę pro bono. No właśnie, poza tym tak dobrze się z Jackiem współpracuje, prawda? Zgadza się na wszystkie zmiany, wszystkie poprawki. Tak, jest tak. Takim potulnym autorem. Ja o takich projektach mówię, że one, nie mówię, że one są za darmo, tylko że one są bez wynagrodzenia finansowego. Bo tak naprawdę to nie jest darmo, bo my coś dostajemy, chociażby satysfakcję, wdzięczność, poczucie, że komuś pomogliśmy. Nie ma z tego wynagrodzenia finansowego, ale to, tak jak powiedziałyście, nie zawsze jest najważniejsze. Jacku, podsumowując, co było dla ciebie najtrudniejsze w całym tym procesie wydawniczym, a co pozostanie w twojej pamięci jako najmilsze wspomnienie? Myślę, że jeszcze wrócę do poprzedniego pytania do dziewczyn, bo chciałbym też o tej charytatywnej współpracy powiedzieć, jasne, bo to dla mnie ważne, że to się zaczęło od tego, że ja zacząłem ludzi wszystkich tak zarażać tą pozytywną energią, że to nie jest po to, żeby na tym zbijać kokosy, tylko po to, żeby pomagać tym innym ludziom. I w ten sam sposób też złapałem patronów, tych, co wspierali i w ogóle w żadnym z tych tekstów, znaczy w tych redakcjach nie odczułem, że dziewczyny pracują za darmo. Mhm. To było w pełni prawne, nawet chyba wydaje mi się, że bardziej się skupiały na tym, przez to, że to ma iść do szerszego tego człowieka, który jest w tym szpitalu przestraszony, żeby on to wchłonął jak gąbeczka dosłownie. Mhm. Więc to było bardzo, bardzo, bardzo dobrze i bardzo mocno przeredagowane, przepracowane, milion razy powtórzone. No, ja wam dziękuję naprawdę wszystkim za to, że to dla mnie zrobiłyście, a nawet nie dla mnie, tylko zrobiłyście to dla tych no, tysiąca iluś osób, które dostaną książkę w papierze. Także to jest coś wielkiego, czego ja nie umiem opisać nawet. No, takie mam emocje, jak o tym mówię, nie? I ty, Jacku, mówiąc o sobie, że jesteś kurą domową, jesteś równocześnie motorem całego tego przedsięwzięcia. To nie ja jestem matką chrzestną tego przedsięwzięcia, to ty jesteś ojcem tego przedsięwzięcia i bez ciebie nie byłoby tej Oli, nie byłoby Dominiki, nie zwerbowałbyś Moniki, nie zwerbowałbyś fundacji, ilustratorów. Zobacz, ile osób udało ci się zgromadzić wokół tej książki po to, żeby ona została wydana, a ona została wydana, bo już jest w naszych rękach. I teraz proszę, doceń siebie i swój wkład w cały ten proces. Mówiłem wcześniej, no ja jestem jakby, no to jest mój sukces, naszej wspólnej redakcji, sukces nasz. No tak jest, no. Tak jest, właśnie tak jest. Ale to ty tą książkę napisałeś, my tylko ją troszkę podkręciłyśmy. No zrobiłyście brylant. Autor jest na pierwszym miejscu. Jacek, najtrudniejsze i najmilsze wspomnienia z całego tego procesu. No to najtrudniejszy to był dla mnie skład odbijanki, to co się tam podziało w tym składzie z drukarnią, problemy, zmiana formatu. No przy tym składzie byłem już tak zmęczony, że jak widziałem mail od Kasi albo od Dominiki, to już miałem takie, znowu. Albo jak znowu dostałem maila od drukarni, że niestety zmiana formatu. No i znowu aż tak dosłownie gul latał. Ale no, a najmilsze to chyba właśnie było to zderzenie, że tak powiem, zderzenie z Olą i to, ile to mi dało, bo to mi dało tak dużo, że to mi rozjaśniło dosłownie cały, przetarło mi całą drogę, jakby cel tej książki, jeszcze lepiej. Także Ola, no ty mi dałaś naprawdę ogrom tego, że tak mnie staranowałaś i jednocześnie wyjaśniłaś dlaczego. To mi dało tak dużo. Coś pięknego. Ola nie może uwierzyć w to, co słyszy. Ola nie wie, co ma powiedzieć. Boże, miałem beczkę, że miałem focha na ciebie. Apel do korektorów. Nie zawsze trzeba się ze wszystkim zgadzać z autorem. Czasem z dobrymi argumentami warto... Argumenty były. No właśnie, z dobrymi argumentami warto wyjść i potem autorzy będą wdzięczni, tak jak teraz Jacek. Ola, skoro Jacek odbił do ciebie piłeczkę, twoje najmilsze i najtrudniejsze wspomnienie. No to teraz nie wypada mi powiedzieć nic, co było nie najmilsze wspomnienie. Dawaj, sami swoi. Nie, tak naprawdę to nie było żadnego takiego, które by mi utkwiło w pamięci. Raczej same dobre.
To, że Jacek po prostu za każdym razem nam dziękował. To, jak otwierałam plik i widziałam jego odpowiedzi na komentarze, to mnie po prostu za każdym razem rozbawiało. I samo to, że na każdym kroku po prostu próbował tę wdzięczność pokazać. I chyba to było najmilsze. To, że wiedzieliśmy, że mu zależy i nam też zależało na tym, żeby wszystko było pięknie. Graliście w jednej drużynie. Dominika? Najtrudniejsze chwile to były te, kiedy wydawało się, że już jest wszystko dopięte, już idzie książka do druku i nagle się okazywało, że jednak nie, bo coś tam. I trzeba było wrócić do tej korekty i jeszcze raz to wszystko przejrzeć i ten klik naprawdę się odbił wiele razy między mną a Kasią. I trudne jest też chyba dla mnie i dla Jacka stawianie teraz trochę sklepu i organizacja taka... tak, to też nam dużo nerwów chyba zjadło. Natomiast najmilsze jest na pewno to, że moment, w którym ja dostałam tą książkę do ręki fizycznie i jak ja popatrzyłam na tą stronę redakcyjną i wymienione tam wszystkie nasze nazwiska... Oli, Moniki, Kasi, Jacka, moje, Pauliny, która jest ilustratorką, a która pracuje u mnie, więc tutaj się też łączymy. I ja muszę się wam przyznać, że ja po prostu jak to zobaczyłam wszystko, to ja się popłakałam. Autentycznie się popłakałam nad tą książką i mój mąż się ze mnie śmiał, że to przecież nie twoja, to czego ty wyjesz? A mi po prostu łzy poleciały, bo naprawdę jestem ogromnie dumna z tego, co udało nam się wszystkim razem stworzyć. Głównie tobie, Jacku. Nasza to jest książka. Tak wiem, nasze dziecko. Jacek to cały czas powtarza, tak, nasze wspólne dziecko. I mówi o nas nasze dziewczyny. Tak. No. Aniołki Jacka. Ile razy to ja wam miłość wyznałem, co? Ile razy miłość wam wyznałem? No myślę, że Karolina mogłaby być zazdrosna. Słuchajcie, to dlatego Jacek nie nagrywa w domu tego odcinka podcastu. Wszystko już wiemy. Ja tam do twojej żony wyślę ten odcinek, nic się nie bój. Szczególnie jej powiem, żeby zwróciła uwagę na 30 minutę, tak mniej więcej. Słuchajcie, jeżeli ja bym sobie mogła pozwolić na odrobinę prywaty na koniec, tak słucham was i mnie się robi tak ciepło, bo myśmy wszyscy się spotkali w Akademii i to jest cały czas dla mnie niesamowite, jak jakiś tam kurs internetowy może połączyć ludzi. Po prostu nie jest tylko taką zwykłą szkółką do nauczenia się, gdzie stawiać przecinki, a gdzie ich nie stawiać. Powiedziałabym, że to jest najmniej istotne w tym wszystkim. Dla mnie to jest cały czas niesamowite, jak ludzie się łączą i jakie piękne rzeczy później razem robią, bo przecież i Ola, i Dominika, i Monika, i Kasia, i ty, Jacku, od samego początku jesteś z Akademią i jest mi ogromnie miło, że mogę was dzisiaj tutaj gościć i wam to powiedzieć, że no fajnie, że jesteście. Jak słyszeliście, atmosfera pracy przy książce, mimo tak wymagającego autora, była godna pozazdroszczenia. No i nie ma się co dziwić, kiedy spotykają się osoby, które znają się na rzeczy, są profesjonalistami w swoim fachu, a przy tym wkładają serce w to, co robią, to po prostu nie może być inaczej. Zapraszam Was do zapoznania się z instagramowym profilem Jacka, tata młodego cukrzyka, i z książką Witaj cukrzyco, rok z życia taty młodego cukrzyka. Książkę zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej znajdziecie na stronie Jacka, tatamłodegocukrzyka.pl. Już 3 razy powtórzyłam tę nazwę, więc myślę, że zapadnie Wam w pamięć. Przypominam, że dochód ze sprzedaży wspiera działania fundacji Z cukrzycą na ty. Wszystkie linki i kontakty, również do korektorek, które były moimi rozmówczyniami w dzisiejszym podcaście, znajdziecie oczywiście na stronie ewapopielarz.pl pod 24 odcinkiem podcastu Po drugiej stronie książki. A jak trafić na koniec odcinka twojego, żeby być w tym śmiesznych rzeczach i tak dalej? Jak chcę tam trafić dosłownie? Chyba się nie musisz starać. Pojechała!
Ja tego nie wybieram, to Kamil wybiera, więc no. Kamilu, jest taki postulat. Kamil, ja chcę tam trafić, muszę, nie wiem, jakieś się przejęzyczenie, czy coś. Ja nie wiem, na jakim zasadzie. Nie wiem, jaki Kamil ma klucz. Bardzo różnie to bywa, ale po możemy zrobić taki challenge, żeby to były najdłuższe napisy końcowe w historii wszystkich odcinków podcastu. Zobaczymy, co Kamil na to, ile Kamil z tego da rady wyciągnąć. Dobra, 3, 2, 1, chwila ciszy i zaczynamy. Strony, sklepu i wszystkiego, także Dominika, to nie tylko korekta, redakcja i składy, tylko od razu pełen pakiet, strona internetowa, full wypas. Jeszcze ilustratorka u niej pracuje, no w same... No, mówię, że ja powinienem na kolanach do Częstochowy biec. No i nie ma się co widzieć, nie ma się co widzieć. Nie ma się co widzieć! Jeszcze raz. Dobra, z drugim razem się udało. Jej! Wszyscy się teraz śmieją, bo ja już piąty raz próbuję rozpocząć to nagranie, więc ja już chyba po prostu zacznę. Przywitam się teraz z każdym z osobna, żebyście poznali głosy moich rozmówców. Jacku, pozwól, że zacznę od dziewczyn.